Dzień dobry, witam was w ten piękny, mglisty poranek. Słońce dopiero tam gdzieś próbuje się przebić. A ja dzisiaj od samego rana chciałem poczuć się trochę jak Valentino. Sorry, że w ogóle z otwartą szybką, znaczy wy tego nie widzicie, ale pewnie trochę słychać inaczej. Ale ta mgła po prostu siada na szybkę i nic nie widzę. No dobra, w każdym razie dzisiaj pod sobą mam Yamaha YZF 125R albo R125, już teraz nie pamiętam, w którą stronę to jest, ale chyba R125 raczej. Czyli proszę mówiąc, najmniejszy sport z rodziny Yamahy. I dlaczego mówię, że jak Valentino? No bo jest to wersja, ten Monster MotoGP Edition. Jest to maszyna z tego roku, czyli aktualna. No i co, na początek jeszcze, tym bardziej, że tu taka mgła jest, jaka jest i jest ciężko coś w ogóle pojechać, to może opowiem o tych parametrach, jakichś tam podstawowych na początek. No wiadomo, silnik, niecałe 125 cm sześciennych. Legitymuje się mocą 15 koni przy 9000 obrotów oraz newtonometrów mamy tutaj, zdaje się, niecałe 12, chyba 11,5, i te newtonometry maksymalne są dostępne w okolicach 8000. Taką nowością dla mnie jest to, że ten silnik jest wyposażony w zmienne fazy rozrządu. W 125 raczej rzadko spotykane. No i wiadomo, te fazy rozrządu zmienne mają tutaj nam troszeczkę poprawić moment w dolnej partii obrotów oraz poprawić dostęp do mocy w górnej partii obrotów. Trochę poprawić spalanie i tak dalej. No czyli troszkę jeszcze więcej wyciągnąć z tego silnika, oczywiście nie dodając więcej mocy, tak żeby ten motocykl się mieścił na tą kategorię. Przede wszystkim chodzi o tą A1, a wiadomo jak to u nas jest, przy okazji i kategoria B się też łapie. No tak jak widzicie, jest mokro wszędzie, prawie nic nie widzę, na szybce mam samą wodę, więc chyba większość odcinka będzie na postoju. No może nie większość, ale trochę wam opowiem na postoju, bo ciężko mi się trochę jedzie. No ale tak, takie są warunki pogodowe, no nic. Do silnika jeszcze tylko mogę dodać, że jest on chłodzony cieczą. Jeżeli chodzi o wymiary tego motocykla, no to tutaj mamy długość maksymalną na poziomie 1,95 m, czyli raczej dosyć krótki motocykl, ale mieszczący się w okolicach takiej normalnej długości motocykli, nie wiem, klasy średniej załóżmy. Jeżeli chodzi o szerokość maksymalną motocykla, to tutaj mamy 680 mm. No i to się też da zauważyć, że to jest akurat wąskie, no ale to jest specyfika motocykli sportowych, czy tam około sportowych, że po prostu i ta kierownica jest schodząca, wiecie, w dół i do nas, i lusterka są wąsko i tak dalej. Motocykl ogólnie jest wąski, smukły. Wysokość siedziska mamy tutaj na poziomie 825 mm. I jest to tak oczywiście średnio raczej wysoko. Masa tego motocykla wynosi 142 kg, z płynami oczywiście. Jeżeli jesteśmy przy płynach, to pojemność w baku wynosi tutaj 11,5 litra. Zakładając, że ten motocykl spali około 2 litrów, może tam troszkę z hakiem, wiadomo, zależy od jazdy też, ale zakładając, że spali 2 litry, no to łatwo policzyć, że tutaj mamy około 500 km jeżdżenia na tym baku, więc mega zasięg to ma. No jeżeli chodzi o sam wygląd tego motocykla, no to oczywiście on już nawiązuje do takiej teraz uniwersalnej stylizacji linii R, czyli oni tak to zrobili, żeby wszystkie R-ki były bardzo do siebie podobne, i to faktycznie tak jest, te wąskie lampy LED-owe,
ten właśnie ta czacha, wszystko to jest ujednolicone i od R125 aż do R1 wyglądają one bardzo podobnie. Tak jak widzimy, mamy tutaj też właśnie zawieszenie typu upside down, złoty kolor, które działa całkiem nieźle, ale to może gdzieś tam później. Jak już tu o lampach mówiłem, to jeszcze odpalimy, zaświecimy. No wygląda to mega. LEDowe lampy, to co ja lubię. Światło drogowe. No, fajnie to wygląda, naprawdę. Z tyłu oczywiście wiadomo, też lampa LED. Jedyne co nie jest LEDowe, to kierunkowskazy, które są po prostu zwykłe z żarówkami. Ale wiadomo, kierunkowskazy, jak chcemy, zawsze możemy zmienić. Dobra, teraz jak nam to brzmi? No jak to, 125, aczkolwiek ładnie się wkręca, bardzo żwawo, delikatnie, płynnie. Fajnie tutaj jest ten wyświetlacz, fajne przywitanie ma, hi buddy. I teraz tak, no mamy tu oczywiście podstawowe takie najważniejsze informacje, czyli obrotomierz mamy tutaj u góry, prędkościomierz na środku. Wiadomo, tutaj łącznie przebieg, tutaj mamy zegar, ilość paliwa w baku, tutaj mamy wskaźnik zapiętego biegu i tym tutaj przyciskiem wybieramy sobie pozostałe informacje, czyli przebieg dzienny pierwszy, dzienny drugi, mamy spalanie chwilowe, spalanie średnie, tutaj mamy średnią prędkość, którą sobie możemy wyzerować osobno. No i wracamy do łącznego przebiegu. Tu jeszcze mamy shift light, czyli nas informuje, kiedy najlepiej zmienić bieg na wyższy. I tu jeszcze podczas jazdy pokazuje się nam, kiedy zmieniają się te fazy rozrządu, w jakim przedziale obrotów. Ale to dopiero jest pokazywane, jak już właśnie jadę. Jak zdaje się, manetkę mam odkręconą do końca i wchodzę w trochę wyższą partię obrotów, to wtedy się to zaświeca i pokazuje nam, że zdaje się, gdzieś tu widziałem, że odtąd się zaczyna ten właśnie system działać. A jak gasimy, to nas znowu żegna, see you. Jeżeli chodzi o pozycję na tym motocyklu, jaką tutaj ja zajmuję z moimi gabarytami, no to wiadomo, no jest to pozycja sportowa, czyli ręce dosyć wąsko, nisko. Jesteśmy pochyleni do przodu, ale nie tak bardzo na przykład jak na R6 jak jeździłem, bo w sumie generalnie jest to mój drugi sport w życiu, na którym jeździłem. Więc jest tu troszkę bardziej wygodna pozycja na tym motocyklu niż takiej właśnie choćby R6. Ale wiadomo, czujemy, że to jest pozycja sportowa. Powiem wam, że kanapa tutaj jest całkiem wygodna. I tutaj mamy możliwość dosyć dużego pola manewru, jeżeli chodzi o usadzanie się. Możemy, wiadomo, trochę do tyłu się odsunąć, żeby się schować za owiewkę, położyć na baku. A jak sobie jedziemy tak jak ja teraz, możemy być troszkę bliżej baku. Także jest tu dość duże pole manewru, jeżeli chodzi o tą pozycję na kanapie. Dobra, teraz o samym może prowadzeniu, jak tym się jedzie, jak się to prowadzi. No, prowadzenie jest bardzo fajne, bardzo łatwe. Ten motocykl się bardzo łatwo przekłada w zakręta. Wiadomo, niska masa. Tutaj też no, Yamaha zrobiła parę zmian, jeżeli chodzi o tylny wahacz. Tutaj jest teraz aluminiowy, sztywny wahacz. Tą ramę Delta Box też troszkę usztywnili i generalnie ten motocykl jest sztywny, z trochę skróconym wahaczem. Więc wszystko razem do kupy wzięte, no daje nam dać większe poczucie właśnie skrętności tego motocykla. I tak faktycznie jest, bo ten motocykl bardzo łatwo skręca, bardzo łatwo się przekłada i tak dalej. No do tego oczywiście dochodzi całkiem przyzwoite zawieszenie, jak na taką klasę motocykla, myślę. Tutaj akurat nie mamy regulacji tego zawieszenia, więc po prostu takie jakie jest, takie jest, na takim jeździmy. Ale ono sobie tu radzi, jest wiadomo dosyć sztywne, ale nie jakoś przesadnie. Jeżeli chodzi o hamulec przedni, bo na nim się raczej zawsze skupiam, no to jest bardzo fajny, bardzo łatwo wyczuwalny. Dozowanie tego hamulca jest dosyć łatwe, jednym paluszkiem bardzo ładnie możemy operować, ewentualnie dwoma. Tylny, no wiadomo, to co ma robić, to robi. Oczywiście układ hamulcowy jest wyposażony w system ABS.
I tutaj na przodzie mamy całkiem już niezłą tarczę, bo tutaj zdaje się jest prawie 300 mm, no ale jest pojedyncza. Jeżeli chodzi o skrzynię biegów, biegi i sprzęgło, no to tak, wiadomo, jest to wyposażone w 6 biegów. Sprzęgło mamy tutaj takie wspomagane z antyhoppingiem, czyli przy redukcjach troszeczkę uślizgu to sprzęgło dostaje tak, żeby nam tyłu nie blokowało przy jakichś tam agresywniejszych redukcjach. I co do samego działania sprzęgła plus biegi, tutaj jakby nie mam żadnych zarzutów, chodzi to bardzo ładnie, precyzyjnie, krótkimi skokami, do tego fajna reakcja na manetkę i bardzo ładnie tutaj się wykonuje redukcję biegów i tak dalej, bardzo ładnie to tu współgra ze sobą. Tutaj patrzę sobie na ten wyświetlacz w odwróconych kolorach, czyli cyfry białe, tło mamy czarne, bardzo fajnie to wygląda, podoba mi się taki styl wyświetlaczy i raczej jego czytelność tutaj jest wystarczająca. Wystarczy troszkę oko spuścić w dół, nawet z takiej pozycji wyprostowanej, w miarę wyprostowanej na tym motocyklu dosyć łatwo tutaj zauważymy to, co potrzebujemy. A jak się tutaj, że tak powiem, złożymy za szybę, no to już w ogóle to mamy praktycznie przed własnymi oczami. No tak jak widzicie, nie jest to jakoś bardzo mały motocykl. Wygląda całkiem poważnie. Siedzonko, tak jak mówiłem, 825 mm. Przy moim wzroście 176. Oczywiście stopy mam na podłożu, no prawie. W zasadzie to troszeczkę nawet delikatnie mam uniesione. Ale jak się skupię, to całymi stopami się opieram. Do jakiegoś takiego przepychania, wiecie, postojowego. Ten motocykl jest tak leciutki, tak zgrabny, że naprawdę czujemy, że mamy coś zwinnego, zgarbionego pod sobą. No i teraz tak, no pozycja nóg, no jak to w miarę na sporcie, czyli kolana dosyć wysoko podciągnięte pod bak. Tutaj bak jest bardzo fajnie wyprofilowany, że dobrze nam te nogi się tutaj komponują. Nawet dla wyższych osób myślę nie będzie jakiegoś problemu, bo tutaj ten bak jest cały przeprofilowany aż dotąd, więc jak ktoś będzie miał trochę dłuższe nogi, to myślę, że miejsca też znajdzie dosyć. Wiadomo, jeżeli się poskładamy, to mniej więcej możemy jechać w ten sposób. Podczas jazdy takiej normalnej, powiedzmy jak teraz jechałem cały czas, no to miałem taką pozycję mniej więcej jak teraz. Jestem ugięty. No i tutaj ręce dosyć fajnie, nie jest tak źle tutaj na tym motocyklu, dla mnie przynajmniej, bo wiecie, ja nie jestem jakimś fanem sportów. Ale całkiem przyzwoicie się to tutaj na tym siedzi po prostu. Także pod tym względem jest całkiem nieźle.
powiem wam, fajna jazda. Nie powiem, żeby mi nie sprawiła radości. Bardzo fajnie się na tym jedzie. Widzieliście, licznikowe 141. No, 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 nieźle, nieźle jak na 125. W 4 takcie. Te zmienne fazy rozrządu faktycznie daje się wyczuć. Może nawet nie tyle pod względem samej jazdy, chociaż minimalnie czuć, że ta góra się troszkę zaczyna później otwierać i to się tak zaczyna tutaj od 7000, zdaje się. Jest taka delikatna zmiana brzmienia silnika, słychać, że on inaczej dostaje tą mieszankę, że ten rozrząd jest właśnie w innej pozycji i fajnie do samej góry prawie ciągnie. Wiadomo, ten silnik, jak chcemy pojeździć coś, no to musimy ich pokręcić, nie ma innego wyjścia. Ale kurczę, no przyjemna jazda, powiem wam. Oczywiście to nie jest do końca mój styl, wiadomo, typu sport, motocykl. Ale na przykład MT125, ta na 2020, wygląda przekozacko i ma ten sam silnik, będzie miała, w sensie ten sam silnik co tutaj, czyli już z tymi zmiennymi fazami rozrządu, będzie zdaje się o 2 kg lżejsza. No, to może być fajna pozycja dla tych, którzy chcą jeździć na kategorię B albo A1.